Dzień dobry moje kochane ogrodniczki i moi drodzy ogrodnicy. Nazywam się Ania Danicka, a Wy jesteście na kanale Ogród Pełen Kwiatów. Na tym kanale uczymy się, jak uprawiać kwiaty z radością, z wielką przyjemnością, ale przede wszystkim jak uprawiać kwiaty świadomie. Na tym kanale pokazuję Wam, jak tworzę mój własny wiejski ogród kwiatów ciętych. Ten właśnie ogród, który mam za sobą, po którym dzisiaj się przejdziemy w takim jesiennym, październikowym spacerze. Na tym kanale również pokazuję, jak wysiewam kwiaty jednoroczne, kwiaty dwuletnie i jak uprawiam w ogóle wszystkie kwiaty, które nadają się do bukietów, do cięcia. Pokazuję również moje kwiaty domowe i opowiadam ogólnie o moim życiu wiejskiej ogrodniczki. Więc zapraszam, jeżeli kogoś interesują takie tematy, zapraszam do subskrybowania, a tymczasem właśnie przejdziemy się po moim ogrodzie. Zapraszam na odcinek. Moi kochani, jeszcze zanim przejdziemy się po całym moim wiejskim ogrodzie kwiatów ciętych, chciałabym tylko bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim patronkom z Patronite, ponieważ ten odcinek, a także pozostałe odcinki na moim kanale na YouTubie powstaje właśnie dzięki nim, dzięki moim ukochanym i ulubionym patronkom. Dzięki Patronite i dzięki patronkom oraz ich miesięcznej kwocie wsparcia dla mojego kanału ja buduję swoją niezależność w internecie i mogę, moi kochani, uprawiać tutaj ogród i pokazywać go Wam w takiej formie, w jakiej ja chcę. Mogę tworzyć takie odcinki, jakie ja chcę i jakie Wy chcecie oglądać. Nie bardzo muszę się przejmować kapryśnymi algorytmami, więc bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Wszystkie szczegóły znajdziecie na patronite.pl, tam możecie mnie znaleźć, również w linku pod tym filmem. Natomiast nie przedłużając już, zapraszam na spacer. Moi mili, mój ogród i mój dom leży w województwie opolskim, na południu województwa opolskiego, na granicy z Czechami i ja tutaj stworzyłam taki właśnie mój własny wiejski ogród kwiatów ciętych. Ja oprócz kwiatów ciętych uprawiam również byliny, uprawiam róże, które uwielbiam. Mam też inne części ogrodu, natomiast nie ukrywam, że ta część ogrodu właśnie, ten ogród kwiatów ciętych sprawia mi największą radość i właśnie po nim chciałam dzisiaj Was oprowadzić. Ja ten ogród mam zamiar tutaj jeszcze troszkę powiększyć. On zaczyna się w tym miejscu. Tutaj mam zamiar jeszcze w przyszłym roku posadzić trawy pampasowe, żeby tak mi odgrodzały właśnie tą część ogrodu od pozostałej części, tak naprawdę już podwórka, bym tak powiedziała, gdzie stoją nasze auta, żeby to wszystko miało taką jakby wspólny mianownik, to będą właśnie te trawy pampasowe. Myślę, że będą tutaj fajnie pasować. Tutaj jest wysypany żwirek, to jest zwykły żwir ze składu żwiru od mojej przyjaciółki, która prowadzi taki skład. I no, tak się udało, że jeszcze ten żwirek jest piękny. Ja, słuchajcie, mój ogród uprawiam w takiej, można powiedzieć, na bryle prostokąta, kwadratu, ze ścieżkami takimi prostopadłymi, równoległymi. Strasznie mi się to podoba, można powiedzieć, że to jest taki troszkę styl takiego wiejskiego, angielskiego ogrodu. Troszkę formalnego, ale tak naprawdę z formalnego to ma tutaj tylko te ścieżki, bym powiedziała. I tutaj, słuchajcie, mamy pierwszą część. To jest najnowsza część mojego ogrodu kwiatów ciętych. Ja ją tworzyłam w tym roku. Na moim kanale zostawię Wam link tutaj pod filmem, ponieważ jest właśnie film stworzenia tej części ogrodu. Tutaj naprawdę nie było nic. Ja zrobiłam tutaj wszystko razem z moim tatem, z moim mężem. No i powstały podniesione grządki, w których ja uprawiam. Tak, tutaj mam truskawki, jak widzicie. Tutaj w ogóle z założenia miał być taki mały warzywniczek, ale powiem Wam szczerze, że mi rzeczywiście jest bliżej do kwiatów niż do warzyw, a więc mam truskawki, dalej są cynie. Tutaj wcześniej były jeszcze lwie paszcze, które ścięłam do ziemi. Pięknie teraz odbijają. I być może nawet będą chciały zakwitnąć. Nie wiem, czy temperatura im na to pozwoli. Ja na pewno ich nie będę wyrywać. Zostawię je w tym miejscu. I być może jeszcze je później przesadzę. Zobaczę jeszcze, jak przetrwają zimę. Natomiast tutaj jest pergolka zrobiona, bo tutaj miały być ogórki, słuchajcie. A więc no, zobaczymy, jak to będzie. Tutaj mam cynie. To są cynie z serii Queen Lime. I to jest odmiana Peach i odmiana Blush. Ja dla moich patronek właśnie mam nasiona zebrane z tej odmiany cyni i będę na pewno wysyłać do moich patronek, ponieważ moje patronki od progu 35 mają ode mnie kilka razy w roku właśnie paczuszki moich nasion. Tutaj mam rabatę.
z kwiatami ciętymi. W tej chwili rosną już tutaj astry, rosną kosmosy. I naprawdę cudnie to wygląda. Wiem, że Polskę nawiedziły niedawno przymrozki, niektóre części naszego kraju. U mnie przymrozków nie było, więc słuchajcie, naprawdę wszystko tutaj pięknie rośnie. To są kwiaty ciepłolubne, nie ucierpiały zupełnie. To są kosmosy serii Apricotta, odmiany Apricotta. Naprawdę cudowne, moje ukochane kosmosy. Te kosmosy naprawdę uwielbiam. Sieję je co roku i na pewno będą ze mną już na długo w ogrodzie. Tutaj mam drugą odmianę Apricot Lemonade, bardziej żółte, jednak te różowe bardziej mi się podobają, nie będę ukrywać. I tutaj mam jeszcze odmianę Dutch, Double Dutch i to jest White, ale też Rose mam. Też piękne, piękne takie pełne kwiaty. Dalej troszkę cyni jeszcze rośnie i tutaj właśnie asterki. Tutaj mam pierwszą pergolę i takie przejście do ogrodu, obsadzone kobeą. Postaram się zrobić film o kobei, jak tylko pogoda na to pozwoli, że nie będzie wilgotno, żeby ona się naprawdę fajnie prezentowała. Tutaj mam begonie powieszone na pergoli z dwóch stron. To są begonie Champagne. Naprawdę przecudna odmiana, też ze mną co roku. Niestety nie udaje mi się jej przezimować, ponieważ ona jest rozmnażana ze sadzonek i nie wytwarza bulwy, nie zdąża wytwarzać bulwy. I niestety nie mogę jej przechować. Ale zawsze sprawdzam, czy te bulwy się uchowują w tej ziemi. Jak tylko bulwy się uchowają, na pewno będę je przechowywać przez zimę. Póki co kupuję co roku sadzonki. Tutaj mam drugą rabatę i na tej rabacie, moi mili, kwiaty dwuletnie posadzone, goździki brodate, dalej wieczorniki damskie. Dalej mam taki ugór troszkę, tutaj były też lwie paszcze. W tej chwili one już są chore, dużo mają grzyba na sobie, ja je pościnałam, ale coś nie widzę, żeby odbijają, ale chyba dalej są chore, więc nie wiem, czy będę je zimować, bo widzicie, chorują na mączniaki, więc nie wiem, czy po prostu jest sens w ogóle takie chore lwie paszcze zimować, bo po zimie one dalej mogą chorować, a więc no, zobaczę, jak to będzie. Tutaj mam domek ogrodnika, tutaj moje takie miejsce robocze. Tutaj mam, moi mili, warzywnik mojego teścia, więc no tam nie wchodzimy, tam teściu sobie urzęduje, mój sąsiad. No i tutaj z tej strony chciałabym Wam pokazać moją Nerinę. O Nerinę był ostatnio film. Naprawdę cudny kwiat. Kwiat w ogóle, to jest w ogóle kuzynka Agapanta, kuzynka Amaryllisa, więc naprawdę można powiedzieć bezobsługowy. Ja go po prostu na zimę wkładam tylko całe donice do garażu i on sobie zimuje i później o tej porze roku przecudnie kwitnie. I nic więcej nie potrzebuje, trochę nawozu, a więc bardzo polecam, jeżeli możecie gdzieś dostać bulwy, bo to są takie cebulki jak Agapanta, to naprawdę fajna roślina. No i słuchajcie, mamy szklarnię. Mamy szklarnię, tutaj mam jeszcze rabatę taką bylinową, która dopiero powstaje, dopiero się tworzy. Tutaj są dziewanny posadzone, nawet jedna dziewanna już chce kwitnąć i troszkę sobie kwitnie. W przyszłym roku będzie ładniejsza. Tutaj mam różyczki. To jest James Galway bodajże. Albo James Austin. Musiałabym sprawdzić, przepraszam. Nie chcę tutaj się wymądrzać, po prostu zapomniałam nazwy moich róż. Na pewno róże Jamesa Austina, czyli róże angielskie. No i mamy starszą, najstarszą część ogrodu kwiatów ciętych, czyli to moją główną część ogrodu kwiatów ciętych, do której prowadzi szeroka pergola. Tutaj obsadzona z dwóch stron różami na pniu. Tutaj są pelargonie powieszone, dwie latarnie. Tutaj cały czas jest trawnik, słuchajcie, ja staram się to cały czas jeszcze jakoś zagospodarować. Bardzo bym chciała te ścieżki połączyć. Zobaczymy, jak to będzie, bo też na to potrzeba czasu, a nie zawsze ten czas jest, a więc powolutku wszystko się tworzy. Tutaj mam też właśnie kobę posadzoną. Super pnącze jednoroczne, w cieplejszym klimacie wieloletnie. U nas niestety mrozów nie przetrwa. Wysiewam zawsze w styczniu. No i wchodzimy, słuchajcie, do
szklarni, ale jeszcze zanim wejdziemy do szklarni, to tu Wam pokażę trochę takie nieszczęśliwe tło, ale rzeczywiście przecudne mam te ozdoby i słuchajcie, to jest reklama, ale tak naprawdę nie reklama, bo to nie jest polecajka. Ja te ozdoby kupiłam od Ewy Smolagi na Instagramie. Zostawię Wam link do profilu Ewy, żebyście mogli sobie zobaczyć, jakie ma przecudne ozdoby, naprawdę śliczne. One tutaj rosną właśnie w takich, są postawione właśnie w takich naczyniach. Ja posadziłam tutaj już cebulę, lasagne cebulowe i właśnie dałam sobie te narcyski. No wyglądają po prostu przecudnie. No dobrze, kochani, wchodzimy do szklarni. Szklarnię mam też obsadzoną tą kobeą. Nie chcę za bardzo Wam pokazywać, bo chcę zrobić właśnie o tym film, ale rzeczywiście cudnie to wygląda. I tutaj na szklarni w ogóle mam tylko dwie sadzonki z każdej strony, a więc no pnącze naprawdę szybko rosnące. Wchodzimy do szklarni, moi kochani. Tutaj mamy oregano takie kolorowe. Dalej mamy eukaliptusy, o których jest film na kanale, serdecznie zapraszam. I tutaj mamy moje miejsce pracy, takie jesienne, zimowe. I jeszcze z powodzeniem kwitną sobie pelargonie. Naprawdę bardzo, bardzo piękne, ja uwielbiam pelargonie. Może nie bardzo kolekcjonuję, ale rzeczywiście wybieram sobie takie perełki różnego rodzaju pelargonii i po prostu lubię mieć takie przede wszystkim właśnie pełne różowe kwiaty. Tutaj mam taką, no śliczne są naprawdę. No i wianek, słuchajcie, który robiliśmy też razem, jest film o wianku, a więc zapraszam. Tutaj mam moi mili, mój flower market, jak widzicie, to są już rozsady hardy annuals. Ja rozsady hardy annuals również wysiewałam z Wami, moi mili. Jest tutaj film na kanale o trzech kwiatach, które można wysiewać jesienią. Ja wysiałam dużo więcej. Wysiewam moje kwiaty i bardzo szczegółowo o tym opowiadam na moim kanale dla patronek Kwiatowa Wiedza na Instagramie. Więc jeżeli ktoś się chce uczyć z nami i wysiewać z nami, to zapraszam do zostania moją patronką, bo już za 10 zł miesięcznie, moi mili, możecie po prostu widzieć, jak ja to robię i robić to po prostu razem ze mną. Uprawiać kwiaty świadomie i dzięki temu uprawiać kwiaty z przyjemnością. Tutaj mamy na przykład maki, tutaj mamy eszolezję, tutaj są maki islandzkie, Brisa Maxima, tutaj mam posiane lwie paszcze, tutaj też mam posiane lwie paszcze. I tutaj rosną jeszcze aminki, czarnuszki, haberki. No naprawdę troszkę tego tutaj jest. Tutaj w szklarni mam również moje drzewko oliwkowe, które też mam zamiar właśnie w szklarni przezimować. Zobaczę, jak to pójdzie. Na pewno będę jeszcze je osłaniać na zimę przed większymi mrozami. No dobrze, kochani, wychodzimy ze szklarni. I na prawo od szklarni jest najstarsza część ogrodu kwiatów ciętych. Tutaj są dwie rabaty i trzecia dorobiona w tym roku. Tutaj mam cynie serii Queen Lime i serii Super Cactus. Naprawdę przecudne. Natomiast one już niestety pod wpływem wilgotności zaczynają powoli gnić i kończyć swoje kwitnienie. Ale naprawdę cudne, cudne rośliny. I tutaj tak naprawdę na rabatach już za dużo się nie dzieje. Ja już kwiaty jednoroczne zostawiam na nasiona, o ile w ogóle uda mi się jeszcze zebrać niegnijące nasiona. Asterki, które już też kończą. No i tutaj mam też już obsadzone rabaty. Tutaj akurat mam już posadzone gdzieniegdzie narcyzy. Jeszcze mam rudbekię Saharę, która jeszcze pięknie cały czas kwitnie i rudbekia w ogóle lubi kwitnąć jesienią, kiedy dzień się skraca, a więc w ogóle bardzo fajnie się przebarwia, więc naprawdę jest teraz piękna. Naprawdę jest teraz cudna. Jakaś różyczka posadzona i tutaj mam przejście, jeszcze nie zagospodarowane, na razie jest łuk, łuk będzie obsadzony najprawdopodobniej różami albo jakimś innym pnączem i tu jest właśnie przejście do cienistej rabaty, cienistej części mojego ogrodu, ponieważ tutaj
w tej części mojego ogrodu światła, szczególnie właśnie w tej części, światło jest naprawdę tak od godziny 14, może nawet 15, tak może do 18, a więc takie bezpośrednie bym powiedziała. Wcześniej jest takie bardzo ażurowe, bo ja mam tutaj posadzone, moi mili, brzozy takie wielkie, tu mam lipę i jesion, a więc tutaj jest ten zakątek taki drzewiasty, tutaj jeszcze brakuje troszkę roślin, żeby oddzielić się od sąsiada, no ale mój ogród jest ogrodem dosyć młodym, ja go tworzę sama, tutaj mam w takim kręgu betonowym posadzone też rośliny i mam tutaj przymiotno karwińskiego, mam zawilce jesienne, mam wieloletnie naparstnice, które mam nadzieję w przyszłym roku będą mi kwitnąć. Samosiejki nagietków i mam tutaj jeszcze, słuchajcie, miętę jabłkową, którą mam zamiar wykorzystywać do bukietu w przyszłym roku, jak będzie już pięknie mi kwitła. I w przyszłym roku, moi mili, robię z Wami ten cały tutaj zakątek, bo w tym zakątku cienistym mam posadzone tylko azalie. Tu jest jedna azalia, druga rododendrony, tu i tu. I reszta, i tu jeszcze mała azalia, i reszta jest pokryta po prostu ugorem. I razem będziemy to w przyszłym roku tworzyć. A więc, moi mili, czeka nas na pewno przyszły rok pełen wrażeń. Natomiast ten jeszcze się absolutnie nie skończył. I tutaj jeszcze mam jedną rabatę. Ta rabata już jest bardziej słoneczna, ona jest bardziej wysunięta do przodu. Tutaj mam już posadzone kwiaty dwuletnie, a tutaj jeszcze pięknie amaranty kwitną. Niedługo będę ścinać. Popatrzcie się, jakie przecudne, długie amaranty. Naprawdę świetne rośliny, wysokie, potrzebują światła i potrzebują słońca właśnie i potrzebują też dużo miejsca właśnie na rabacie i podpór, ale naprawdę idealne do bukietów i w ogóle na takie rabaty ozdobne. Naprawdę bardzo, 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 bardzo polecam. I tak, kochani, tutaj się prezentuje ten mój ogród kwiatów ciętych. Mój wiejski ogród kwiatów ciętych. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, moi kochani, że byliście dzisiaj ze mną na moim jesiennym spacerze po moim wiejskim ogrodzie kwiatów ciętych. Ogrodzie, który tworzę sama od samego początku, moimi własnymi rękami, przy niewielkiej pomocy rodziców, mojego męża, ale jednak tak, z takim własnym pomysłem i z własnym zaangażowaniem. Wysiewam również sama do niego kwiaty, a więc bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału. Jeżeli interesują Cię takie tematy, tutaj właśnie dowiesz się, jak założyć swój własny ogród kwiatów ciętych i jak wysiewać do niego kwiaty. Więc bardzo serdecznie Wam, kochani, jeszcze raz dziękuję. Komentujemy, łapki w górę. No i co? Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!